Znajdujemy się na froncie Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. Trwa nabór do Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi na rok akademicki 2020-2021. Zapraszamy właśnie do naszej uczelni. Kto może zostać przyjęty do seminarium? Po pierwsze, mężczyzna pełnoletni, który ukończył szkołę średnią, zdał egzamin dojrzałości, który jest katolikiem, nieżonatym, stanu wolnego i oczywiście ma taką wolę, żeby zostać księdzem. Co jest potrzebne do tego, żeby być przyjętym do Wyższego Seminarium Duchownego? To przede wszystkim podanie zaadresowane na ręce księdza rektora, odręcznie napisane, także życiorys, opinia księdza proboszcza z parafii, zamieszkania, także metryka chrztu świętego. Po tę metrykę trzeba się zgłosić do parafii, gdzie dany kandydat był ochrzczony, tam w kancelarii. Jeden z księży na pewno wypisze taką metrykę chrztu świętego, a dodatkowo dokumenty świadczące o ukończeniu szkoły średniej, a więc świadectwo ukończenia szkoły średniej, świadectwo maturalne. Jeśli takowe jeszcze nie jest wydane, to oczywiście będzie mogło być doniesione przez kandydata. Także świadectwo ukończenia katechizacji w szkole średniej. No to tak, takie podstawowe dokumenty. Zapraszamy do tego, żeby zadzwonić do seminarium. Te informacje, które podałem, są na stronie internetowej seminarium. Wtedy można się umówić na rozmowę wstępną z księdzem, który jest dyżurnym w tej chwili. I te dokumenty można przywieźć do seminarium, a następnie mamy dwie sesje rekrutacyjne. Żebym nie pomylił, pierwsza to jest lipcowa, 8 i 9 lipca, a także 7 i 8 września. Na jedną z tych sesji zapraszamy kandydatów. Jest dwudniowa sesja, pierwszego dnia zaczyna się o godzinie 12, kończy się drugiego dnia o godzinie 15. Seminarium oczywiście zapewnia wyżywienie i nocleg. Na takiej sesji będzie rozmowa z księdzem rektorem, z ojcem duchownym, będzie wspólna modlitwa. No i taki czas, żeby ze sobą się jakoś tam zapoznać. Tych, którzy zastanawiają się i czują powołanie do kapłaństwa, albo chcą po prostu sprawdzić, czy to jest ich droga życiowa, zapraszamy do Wyższego Seminarium Duchownego na nowy rok akademicki 2020-2021.